Witam, z tej strony Ogrodnik. A dzisiaj wam pokażę, jak cięć pałownię po pierwszym roku od wsadzenia. Więc tak, tu mam taką pałownię i tak już wygląda, tu mam już pędy, jak widzicie. O, ładnie, pięknie ładnie. I będziemy ciąć. Jak widać, u mnie nie ma takiego pęda. Jeszcze wam pokażę tamtą drugą pałownię, więc i idę. No, jak widzicie, tu jest druga pałownia, tak właśnie wygląda. I ją zaraz utnę. Tu już ma liście takie właśnie. O. I utnę ją tam na dole. O. Dobra, więc tak właśnie to wygląda, tak ona wygląda. O. No to co, widzimy się po cięciu, no nie? No, no to cześć. Dobra, jestem przy pierwszej pałowni i właśnie ją uciąłem, a ona będzie oczywiście odrastać też. I to wszystko się zobaczy. No dobra. Lecę, to wam pokażę, że te gałązki, co uciąłem, zaraz wam pokażę. O, a tutaj mam te gałązki właśnie. Jedna, druga i tutaj je ukorzenie. Te oczywiście zielone utnę, to te gałązki zielone ukorzenie. W tym kalfasie tutaj właśnie. No, lecę więc do tamtej pałowni następnej. Co uciąłem? O, tutaj uciąłem właśnie następną pałownię i ona będzie oczywiście odrastać. No, już się przybędzie wzrost. No to co? To by było na tyle. Pokazałem wam co i jak. Myślę, że wam pomogłem. Jeśli tak, to zostawicie suba, łapkę i komentarz. Cześć! Dobra, chciałem jeszcze taki bonus dodać, że wziąłem, ukorzeniłem pałownię po zcięciu i tutaj są akurat w kalfasie, raz, dwa, trzy i tam piąta. O, i tak właśnie wyglądają. Dwa listki zostawione tak jak powinno być, dodaję ukorzeniacz. Miejmy nadzieję, że się ukorzeni, że jakoś to będzie. No, tak to właśnie wygląda. To taki mój bonus do tego filmiku. No dobra, więc to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!